Jesień to wyjątkowa pora roku. W pogodne dni zachęca do spacerów i poszukiwań darów natury. Jej ciepłe barwy cieszą nasze oczy. W słoneczny dzień wyjdź na podwórko lub do lasu. Pozbieraj kolorowe liście i zabierz je ze sobą do domu. Przygotuj kartkę papieru, klej i nożyczki. Rozłóż na stole zebrane liście. Spróbuj roztargać je na mniejsze kawałki. Liście możesz także porozcinać za pomocą nożyczek. Ułóż z nich alejkę. Być może wyrosną wzdłuż niej drzewa pokryte kolorowymi liśćmi, a może narysujesz siebie w trakcie spaceru. Sprawdź, czy uda Ci się dokleić inne dary natury, chociażby kawałki suchych roślin, na które napotkasz podczas spaceru. Do wykonania pracy konkursowej oprócz liści możesz użyć także plastelinę, farby, kredki, pastele lub wycinanki. Z kawałków liści możesz wykleić także ramkę. Zrób zdjęcie swojej pracy lub poproś o to osobę dorosłą. Zdjęcie należy wysłać drogą mailową na adres gog.krzepice@op.pl. W treści maila prosimy podać imię i nazwisko autora, wiek i tytuł pracy. Autorzy najciekawszych prac otrzymają wartościowe nagrody. W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku od 4 do 11 lat. Zapraszamy!